Awe, witam na kanale Chrup ten smak, bo... Bo co? Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Daj Jednego. Dzisiaj ze mną jest Sur Reaktor. Mam dla was lejsy Subway o smaku teriyaki. Kupiłem je w sklepie, pewnie nie pamiętasz, z krami przez neta, kosztowały, pewnie nie pamiętasz, 11,99. Dokładnie, tutaj Donald Trump, I love what he said. Whatever you want. No pachnie trochę kurczakiem, takim kurczakiem z Rożna. Na razie po samym zapachu mam wrażenie, że najbliżej im chyba do kram chipsów cebulowo-kebabowy. Sprawdzamy smak. Słodkie generalnie? Też tak sądzę. Mam wrażenie, że taki sos teriyaki jest. Chipsy łatwo się chrupie, nie ranią podniebienia. Very complicated stuff. A jednocześnie dają ten satysfakcjonujący chrup. Wbrew pozorom niektóre potrafią naprawdę skrzywdzić podniebienie. O wiem. A najbliżej im chyba do krem chipsów pieczone żeberka. Takie były. To też bym tak porównał. Podobne są. Możesz ocenić, bo dawno ocen nie było. Możesz ocenić opakowanie, smak i zapach. Opakowanie jak na mój gust, trochę minimalistyczne. To kółeczko takie, wewnątrz kółeczka, jakby IDK, to be honest. Moim zdaniem ze wszystkich trzech ocen najwyższa jest ta za opakowanie. Mocne 8. Jeżeli chodzi o zapach, nic konkretnego do głowy nam nie przyszło z mojej strony, jest to 3 na 10. Według mnie 7 na 10. Są zwyczajnie słodkie. Tak, nie wiem, czy są to chipsy, które chciałbym jeść codziennie, ale gdyby były w jakiejś miseczce, to na pewno często bym sięgał. All the time. Smash that ziemniak na oleju. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Jeszcze tylko na koniec, Wojtek, twój ulubiony smak chipsów. Nie spodziewałem się. Serce byka. Serce bula. Mówisz chyba o Star Chipsach. Ja jestem Marcin, to był Wojtek, Sur Reaktor. Na razie. Pa, epicki kolab.